Cześć, tu Ola Żelazo. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak dbam o cerę i zdrowy wygląd skóry. Nie zabraknie jednak ćwiczeń. Zapraszam do oglądania. Oto moje codzienne rytuały, gdy staję przed lustrem. Przyglądam się buzi i o zgrozo, pryszcz! A niech sobie będzie. Oto moje spa dla buzi. Demakijaż to podstawa. Używam płynu micelarnego i delikatnie pozbywam się makijażu i wszelkich zanieczyszczeń. Po tym wszystkim osuszam twarz chusteczką. Po demakijażu zawsze używam wody tonizującej. Lubię te pachnące werbeną lub różami. Teraz czas na olejek. Nigdy nie zapominam o szyi. Moja twarz kończy się przy obojczykach. To moja baza do zrobienia masażu twarzy bańkami chińskimi. Co dają bańki chińskie? Uelastyczniają i ujędrniają skórę. Pobudzają krążenie krwi, pomagają usuwać opuchliznę i relaksują. Ja je wprost uwielbiam. Po masażu osuszam skórę chusteczką i pozbywam się nadmiaru oleju. Nakładam krem pod oczy oraz serum. Teraz wykonuję przeciwzmarszczkowy masaż twarzy. Cały film z masażem znajdziesz klikając w link tutaj lub w opisie filmu. Na tak przygotowaną twarz nakładam krem, który najpierw rozgrzewam w dłoniach. I teraz mam pewność, że twarz jest gotowa do nocnego wypoczynku. Aby zachować zdrową skórę, nie zapominam o stosowaniu kremów z wysokimi filtrami zawsze, gdy wychodzę z domu. Gdy świeci słońce, chronię głowę nosząc okrycia, a na oczy zakładam okulary przeciwsłoneczne, które zapobiegają marszczeniu oczu, gdy świeci słońce. Codziennie pamiętam o nawadnianiu się. Odpowiednie nawodnienie i picie odpowiedniej ilości wody poprawia kondycję skóry oraz zapewnia odpowiedni poziom jej nawilżenia. Papierosy? Nie. Przyspieszają procesy starzenia, cera zaczyna być szara, a oddech nieświeży. Lepiej po nie w ogóle nie sięgać. Dbaj o zdrowe odżywianie. Produkty bogate w antyoksydanty i zdrowe tłuszcze bogate w kwasy omega-3. Dzięki aktywności na świeżym powietrzu cera staje się dotleniona, a wygląd młodzieńczy. Rozmawiaj przez telefon ze słuchawkami. Ekran smartfonu to siedlisko licznych bakterii. Lepiej nie dotykać go policzkiem. Trenuj jak najczęściej na zewnątrz. Na moim kanale znajdziesz dużo treningów, które nagrywam dla Was właśnie na powietrzu. Tym samym chcę Was zachęcić do wyjścia z domu i złapania promieni słońca, oddechu i pełnego dotlenienia. Nie tylko poprawisz wygląd skóry, ale zyska na tym także Twoje samopoczucie, nastrój i sylwetka. Aktywnie znaczy zdrowo. Zdrowie to piękno. Nie zapominajmy o tym i dbajmy o siebie każdego dnia. A jak Ty dbasz o cerę? Daj mi znać pod filmem. Ściskam i do zobaczenia na macie. Ola Żelazo.